Punkt 5 porządku obrad. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk. Informacja na temat działalności Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku oraz niepublicznych placówek opieki zdrowotnej działających na terenie naszej gminy, czyli medyka, medykusa, terapeutiki, otrzymali Państwo łącznie z materiałami na dzisiejszą sesję. To są strona 563 materiałów sesyjnych. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Otwieram dyskusję. Jest z nami obecny na sesji dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, pan Wiesław Czechowski. Zgłaszał wniosek o wystąpienie krótkie na sesji. Zapraszam pana dyrektora do mównicy. Przybliżyć w skrócie nasze działania w ośrodku zdrowia w 2016 roku w liczbach. W 2016 roku dokonaliśmy około 65 tysięcy wizyt lekarskich, przeprowadziliśmy około 40 tysięcy badań. Liczba pacjentów z deklaracji wynikająca przynależą do naszego ośrodka, to jest 14 tysięcy osób. Opiekujemy się grupą 3 tysięcy dzieci w szkołach. Jeżeli chodzi o najważniejsze osiągnięcie moim zdaniem w 2016 roku, było to, że nastąpiło podwojenie czasu pracy lekarza z jednym pacjentem, czyli wizyty lekarskiej. Wpływa to zdecydowanie na jakość świadczonych usług medycznych i myślę, że to jest prawidłowy kierunek. Jeżeli chodzi o zrealizowanie tak potężnego zadania i tych liczb, to przede wszystkim było to możliwe dzięki stworzeniu zespołu lekarzy i pielęgniarek, który w naszym ośrodku moim zdaniem jest bardzo dobry. W ubiegłym 2016 roku doszedł do naszego grona pan doktor Namrot, który jest naszym lekarzem POZ, otworzył listę. Również pan doktor Jończyk, pediatra, złożył egzamin z pediatrii i w tej chwili jest zatrudniony u nas. Przede wszystkim pracuje w rytmu. Także dzięki oczywiście całemu zespołowi, bo w 2016 roku pracowało z nami 13 lekarzy, w tym dwóch na umowę o pracę, pozostałe to osoby na tak zwanych kontraktach lekarskich, plus jeszcze jedna osoba, albowiem, jeżeli chodzi o poradnię specjalistyczną, poradnię leczenia uzależnień, w ramach tej poradni pracuje psychiatra, czyli można powiedzieć 14 lekarz. Na dowód tego, że sposób pracy i jakość świadczonych usług znacznie się polepszył, jest wyliczony przeze mnie taki wskaźnik przez ostatnie 2 lata. Wzrosły wydatki na koszty badań. Mam na myśli tutaj przede wszystkim badania laboratoryjne Synevo. Mam również na myśli dostęp do badań USG i rentgena. Także przez te 2 lata nastąpił ogromny wzrost, to znaczy, że lekarze kierują i diagnozują pacjentów. Jest to oczywiście znaczny koszt dla ośrodka, ale też dzięki temu znacznie podniosła się jakość pracy lekarzy. No i jeszcze może jedno zdanie, został rozszerzony tak zwany koszyk badań dla pacjentów. To wynika już z działalności POZ-u, po prostu część badań została jakby uwzględniona w tym działaniu. Jeżeli chodzi o nasz zespół lekarzy, to jest to poradnia POZ-u, ale oczywiście lekarze mają swoje specjalizacje medyczne, no i mamy lekarze o takich specjalizacjach jak kardiolog, geriatra, pediatra i psychiatra dziecięcy.
który raz w miesiącu przyjmuje naszych pacjentów, oczywiście w ramach POZ-u, ale jest to też bardzo rzadka specjalizacja i potrzebna czasu. Chciałbym też powiedzieć o naszym jedynym z narodowych funduszu finansowanym specjalistycznej poradni, chodzi o poradnię leczenia uzależnień. I tutaj chciałbym przywołać i podziękować jednocześnie pani redaktor Gazety Pomorskiej, pani Klaman, za napisanie artykułu i zauważenie naszej pracy. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli w mojej ocenie i w ocenie też Narodowego Funduszu Zdrowia, to poradnia działa wzorcowo. Zaczynaliśmy 4 terapeutami, w tej chwili zatrudniamy 5. Rozliczanie tego typu działania jest troszeczkę inne. Są tak zwane punkty. Z przydzielonych nam punktów 1400, czy 2, nie pamiętam, w zasadzie wyrabiamy miesięcznie 2000 punktów. Po raz pierwszy w historii tej poradni zdarzyło się i tutaj Narodowy Fundusz stanął na wysokości zadania, mogę powiedzieć, uznał wszystkie nasze nadwykonania na kwotę 36 tysięcy złotych, co zostało oczywiście wypłacone dla naszego ośrodka. Także z tego miejsca też dziękuję i pani redaktor, i pracownikom poradni leczenia uzależnień za tak wspaniałą pracę i myślę, że ta współpraca będzie przebiegała nadal tak pozytywnie. 2016 rok to też był rok zakupów dzięki Państwa decyzjom, Państwa uchwałom, mam na myśli radnych i dzięki gminie Czes można było zakupić i uzbroić nasz ośrodek w następujący sprzęt. Jest to ogólnie znane, może przetoczę, osobowica OSG, dolera serca, bieżnia wysiłkowa, holter EKG, defibrylator, KTG, uwagi elektroniczne i zakupiliśmy ostatnio też lodówki do szczepionek, aby zachować ciągłość chłodniczą, jeżeli chodzi o szczepionki dla przychodni w Rydlu i w Czersku, co jest wymagane, to jest wymogi sanepidu. 2016 rok to też był rok remontów w naszej przychodni. Zostały wyremontowane gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, została stworzona toaleta dla niepełnosprawnych, została wyremontowana poczekalnia, pomieszczenia socjalne dla pracowników, częściowo rejestracja, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, między innymi kotłowni i tak dalej. Cała infrastruktura IT została zmieniona. Także powiem, że te remonty jakby wyprzedziły kontrolę sanepidu, ponieważ rok 2016 był takim rokiem, w którym SPZOS był kontrolowany w zasadzie przez każdą możliwą instytucję i te nasze działania remontowe umożliwiły dostosowanie ośrodka do wymogów sanepidu. Chciałbym przytoczyć, że jeżeli chodzi o oświetlenie, którego nie mieliśmy prawidłowego, jeżeli chodzi o połączenie wykładzin podłogowych, bezszczelinowe połączenie wykładzin ze ścianami, co jest też wymogiem absolutnym, również wymiana drzwi, chodzi o szerokość drzwi, żeby były dostępne też dla osób niepełnosprawnych, na przykład na wózkach. Także sytuacja ta w trakcie 2016 roku, taka sytuacja miała miejsce, że po kontroli sanepidu zostały gabinety przejęte, bo te gabinety nie były zaplanowane, jeżeli chodzi o remont, ale kolejna kontrola po 2 tygodniach, jak gdyby nie uznała tej wcześniejszej kontroli sanepidu i zamknięto nam 2 gabinety. To było dla nas ogromnym utrudnieniem, ponieważ chciałbym nadmienić, że wszelkie prace remontowe możemy robić tylko po godzinie 18, w dni wolne i świąteczne, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby przychodnie zamknąć. Także to jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, jestem przekonany nawet o tym, że udało nam się mnóstwo rzeczy zrobić. Teraz dzięki kolejnej kwocie, jaką Państwo poradni przekazaliście dla Ośrodka Zdrowia, w tym roku będziemy dalej kontynuować remonty. Dzięki temu też, można powiedzieć, dzięki tym ładnym, funkcjonalnym i naprawdę na wysokim poziomie gabinetom jest też i lepsza, i wydajniejsza praca lekarzy, no i przez to też pacjenci mają lepsze warunki. Takie główne zadanie.
spoczywa na nas i poza medyczne, jest to mianowicie przygotowanie się do długo zapowiadanej przez wiele lat, już odkładanej kilkukrotnie, elektronicznej dokumentacji medycznej i wdrożenie tego programowania, szkolenia wewnętrzne, rozwój sieci i tak dalej. Wszystko to przeprowadzamy i prowadzimy to do końca bieżącego roku. Poza tym przygotowany mamy też monitoring ciągów komunikacyjnych, serwer telekomunikacyjny i system oceny czasu pracy. Także te działania też są przeprowadzone. Jeżeli chodzi o sprawę dostępu do informacji dla pacjentów, to funkcjonuje nasza strona internetowa, wiszą w Rytlu i w Czerwcu nowe tabloty informacyjne i zewnętrzne tablice informacyjne na budynku i pacjenci mają dostęp do informacji. Krótko może jeszcze o planach na 2017 rok. No przede wszystkim głównym takim zadaniem jest przygotowanie się do ogłoszonego konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o rehabilitację. Musimy przejąć pomieszczenia i uzbroić te pomieszczenia, ponieważ tam będzie to wymagało zmian dostępu do mediów, jeżeli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny, ponieważ zakupiony sprzęt rehabilitacyjny jest trochę inny, szerszy, lepszy i to będzie musiało w bardzo szybkim czasie zostać przygotowane, żebyśmy mogli wystartować do tego konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia. I mam nadzieję, że zostanie to zrobione i zdążymy z tym działaniem. Przygotowujemy się także również do utworzenia filii w Łęgu. Także rozmowy na ten temat trwają i myślę, że jeżeli Państwo podjęcie odpowiednie uchwały, mianowicie o zmianie statutu SPZOZ-u, o rozszerzeniu działalności oraz społecznej, jak się wypowiedziała. Także jeżeli ten kierunek zostanie obrany, to absolutnie będziemy jak najsprawniej te działania robić. Sytuacja jest trudna, ponieważ finansowanie POZ-u jest realizowane na podstawie deklaracji. I jeżeli dochodzi do zmiany podmiotu, który świadczy te usługi, a nastąpi zmiana podmiotu z firmy SOL na SPZOS, to wtedy będzie bardzo potrzebna taka akcja. Myślę, że Sołtys, Łęga, wszystkie inne osoby będą nam pomagać, jeżeli chodzi o przepisanie deklaracji pacjentów, bo nie możemy czekać do tego momentu, aż pacjenci przyjdą po poradę czy do lekarza, bo wtedy ten proces był wydłużony. Ale jeżeli zainicjujemy jakąś akcję, to wówczas możemy doprowadzić to działania do po prostu przyspieszyć. No i najważniejsze w tym roku dla nas takie pozamedyczne działanie to zakończenie wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej. To ja pokrótce tyle. Dziękuję bardzo. To są pytania. Bardzo proszę, radna pani Bogumiła Lotnicka. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, mam pytanie. Wyczytałam w dokumentach, w sprawozdaniu z działalności Łęgu Medycznej, że część informacji dotyczy medyka, tak jest w dokumentach, do października, podpisuje dokumentację prezes firmy SOL, spółka z o.o. Ulica Towarowa 2A. Moje pytanie, to z kim będziemy podpisywali umowę? Z kim mieliśmy zawartą umowę na tę działalność? Bo ja nie bardzo rozumiem. Za 10 miesięcy jest medyk? O co chodzi? Próbuję to wytłumaczyć. Nie jestem osobą kompetentną, żeby wytłumaczyć to. Mnie dotyczyć będzie sprawa z podmiotem medycznym. Na chwilę obecną w Łęgu podmiotem medycznym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOL. I ta spółka ze mną podpisze umowę jako podwykonawca. Jeżeli chodzi o spółkę medyk, to proszę pytanie kierować do instytucji, która podpisała z medykiem. Nie wiem dokładnie, co pani chodzi, bo w tej chwili świadczy usługi SOL i ja z SOL-em rozmawiam. Oczywiście jest to zbieżność tych samych osób, bo o ile mi wiadomo, pan Stelmaszyński jest w spółce i SOL i medyk, ale to nie ja chciałbym rozstrzygać.
Ja to w takim razie poproszę Panią Burmistrza o informację, bo w materiałach, w sprawozdaniu za 10 miesięcy jest informacja, medyk podpisuje całe sprawozdanie, prezes firmy SOL. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Radna. Umowa, jaką zawarła nasza gmina kilka lat temu, zawarta była ze spółką Medyk, prezesem której i właścicielem której był pan doktor Stermaszyński. W umowie, jaką zawarła gmina, a w jej imieniu burmistrz, zapis, że spółka Medyk ma prawo wykonać oddzierżawy innej spółce. Tak też się stało, zgodnie z zawartą wcześniej, kilka lat temu, 15 lat temu umową. Rzeczywiście spółka Medyk wynajęła pomieszczenia w głębi w firmie SOL. To jest ta sama firma, to jest firma także prowadzona przez pana doktora Stermaszyńskiego. Zgodnie też zawarty tę wieloletnią umową, wszystkie prawa ze spółki Medyk przeszły na firmę SOL. Jeśli chodzi o rozliczenia finansowe wynikające z zawartych wcześniej umów, dotyczyć będą oczywiście firmy Medyk, która w tej chwili funkcjonuje i z panem Stermaszyńskim jesteśmy już po skonsultowaniu draftu umowy. Umowy będziemy rozwiązującą podpisywać z firmą Medyk. Dziękuję bardzo. Proszę, radna pani Bogumiłowińska. Czyli rozumiem, że w sprawozdaniu jest błąd. Powinien podpisać szef firmy Medyk. Pani Burmistrz, proszę. Mogę wziąć odpowiedzialności za sprawozdanie, które inna firma złożyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie rozumiem. No, jest to w materiałach naszych tutaj sesyjnych. To sprawozdanie przyjęte, podpisane przez firmę SOL, a pani mówi, że mamy podpisane z firmą Medyk. Nie rozumiem. Tak, mówię o umowie dzierżawy budynków w Łęgu. Nie mogę wziąć odpowiedzialności za sprawozdanie z działalności medycznej, jakie u nas wpłynęło. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Tak. Uwagi? Bardzo proszę, radna pani Bogumiła-Rodnińska. Ja myślę, że to należy wyjaśnić te kwestie. Tak, ja chciałam zapytać pana dyrektora, ponieważ pan dyrektor tutaj przedstawiał nam szerokie plany związane między innymi z informatyzacją. Z informatyzacją szeroko rozumianą. Chciałam zapytać, z jakich środków pan będzie chciał przeprowadzić te przedsięwzięcie związane z informatyzacją? Z własnych. Z własnych, dobrze. Estezową mam. Jasne. Panie dyrektorze, ja mam przed sobą listę wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W ubiegłym roku, pod koniec roku, ogłoszony został nabór wniosków na informatyzację właśnie między innymi SPZ-ów w ramach osi priorytetowej 7 zdrowie, działanie 7.2, systemy informatyczne i telemedyczne. Złożyło do tego konkursu złożyło swoje wnioski 38 podmiotów. Wie pan na przykład jakie? Brusnet. Zawsze państwo nie lubicie, jak odwołuję się do Słupska, ale odwołam się do BRUS. Mam również przed sobą listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Powiem panu, kto otrzymał dofinansowanie. Firma przychodnia rodzinna Tileman, spółka jawna Brusy. Na dwa projekty. Wie pan na jaką kwotę? Na 2 miliony. Dofinansowanie 85%. Ja rozumiem pani. Pytanie, dlaczego nie złożył pan wniosku o dofinansowanie? Pani, proszę sprawdzić na tej liście, czy jest jakiś SPZOS. Czy są prywatne podmioty tylko? Nie. Jest powiat czuchowski, samodzielny, publiczny, miejski, Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Tak? Szpital, powiat. Samodzielny, publiczny, specjalistyczny zakład zdrowotny w Lęborku. Tak, nie. Zostały przyznane środki tym podmiotom? Tak, tak, to jest lista. Tak, proszę pana.
Moje pytanie jest, dlaczego? Dlaczego po raz kolejny nie sięgnęliśmy po środki z Unii Europejskiej, z najprostszego programu, właściwie najbardziej powszechnego, bo Regionalny Program Operacyjny jest programem najbardziej powszechnym dla naszego województwa. Tak jak nie pozyskujemy środków jako samorząd, tak nie pozyskuje Pan również środków w ramach działalności SPZO. Trudno tutaj odnosić się do tego wszystkiego, co Pan powiedział, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, bardzo proszę. Ja chciałabym uzupełnić albo zapytać Pana Dyrektora, że nie wie w tej chwili i nie będziemy się dziwić, czy możemy wymienić kwotę, jaką Pan wydał, czy to były bardzo duże kwoty na to informatykę, czy niewielkie. Około 15 do 20 tysięcy. Nie, to dokończenie będzie. Może to trwa. Dobrze, dziękuję. Czy inne uwagi, wnioski? Bardzo proszę, radny Pan Piotr Kosowski. Może zacznę od tego ostatniego punktu. Czy o tych programach nasz urząd nie wiedział? To jest pytanie do Pani Burmistrz, nie wiem. Fachowcem od środków unijnych jest Pan Wiceburmistrz Klaudy. To może chciałbym najpierw na to pytanie zgłosić, tak? Pani Burmistrz, Pani Wiceburmistrzu, proszę. Szanowna Rada, jeśli chodzi o program, który był ogłaszany przez Urząd Marszałkowski, akurat ten program, jako że bezpośrednio nas nie dotyczył, to został niezauważony przez naszych pracowników. Proszę, Pan Radny Piotr Kosowski. Czyli kolejnego programu nie zauważyliśmy. Dalej. Pan mówi, Panie Dyrektorze, o rozwoju naszego SPZOZ-u, o remoncie. Chciałbym zauważyć, że wykazaliście Państwo stratę 161 tysięcy złotych. 155. 155 tysięcy, dobrze. Dlaczego powstała i kto zawinił? Zdążyłem zauważyć, że dyrektor, menadżer brutto otrzymuje 9 tysięcy złotych miesięcznie. Są dwie księgowe. Nie rozumiem, dlaczego dwie księgowe. Jedna księgowa główna pracuje w ZOF-ie i w SPZOZ-ie. Powinno Pani pozwolić się pracować w jednej placówce, czyli w ZOF-ie. No i w tym wypadku oszczędzać koszty albo poszukać sobie księgowej, która mogłaby spokojnie pracować na tym jednym etacie. Trudno chwalić się remontami, jeżeli wpadacie w taką stratę. Chciałbym dowiedzieć się, ponieważ już odpowiedź została udzielona, należy jeszcze wydać 100 tysięcy złotych. Jaki koszt będzie opiewał całej informatyzacji, łącznie z serwerem i całą inwestycją, która dotyczy tej gałęzi? Dziękuję. Dziękuję. Pani Burmistrz, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado. Jeśli chodzi o wynik finansowy, jakim zamyka SPZOZ swoją działalność za 2016 rok, to nie jest sposób mówić tylko w odniesieniu do tego roku. Trzeba o nim powiedzieć na tle także minionych okresów. Ponieważ ja nie czytałam jeszcze, ale jak tutaj koledzy podpowiedzieli, mi Pan nieobecny dzisiaj Krzysztof Czytarski odniósł się z pytaniami do mnie na portalu internetowym. No nie mam zwyczaju i nie odpowiem mu na tym portalu, ale chcę, że dzisiaj wyczerpać, skorzystać z tej możliwości i zaspokoić ciekawość Pana Radnego Czytarskiego i też Pana Radnego Kosowickiego. Jeśli chodzi o wynik finansowy naszego SPZOZ-u w 2010 roku strata. Jeśli chodzi o wynik finansowy naszego SPZOZ-u w 2011 strata. Jeśli chodzi o wynik finansowy naszego SPZOZ-u w 2012 zysk 77 tysięcy. Jeśli chodzi o rok 2013, strata 91 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o rok 2014, zysk 123 tysiące złotych. Jeśli chodzi o rok 2015, zysk 324 tysiące złotych. Jeśli chodzi o wynik finansowy roku 2016, strata 155 tysięcy złotych. Dzisiaj jest ten czas, żeby, być może, że ja Panów podedukuję trochę, jeśli chodzi o finanse naszej służby zdrowia i pozwolę, żeby Pan, pozwolę na taką krótką narrację.
Ustawa o działalności leczniczej mówi, że mówimy o stracie wtedy, kiedy w placówkach medycznych, wtedy, kiedy ta strata przewyższa amortyzację. Amortyzacja za 2016 rok, mówił pan radny Przetarski i pan radny Posobucki, mając materiały, dostali je na tablety, przeanalizować. Amortyzacja za 2016 rok naszego ośrodka zdrowia wynosiła 203 tysiące złotych. Podkreślam, strata 155, a więc amortyzacja przewyższyła stratę. Nie umknęło chyba panu, umknął opis do sytuacji, że wzrosły koszty badań laboratoryjnych i wzrosły, proszę pana, o 100 tysięcy złotych w stosunku do roku 2015. Tak jak mówił przed chwilą pani dyrektor, wpływa to na rodzaj diagnozowania naszych pacjentów. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, i mówię o wynagrodzeniach, proszę państwa, nie kontraktowych lekarzy, ale personelu. Wynagrodzenia w stosunku do 2015 roku wzrosły o 230 tysięcy. Nie sposób nie odnieść się do głosów przedstawicieli związków zawodowych działających w SPZOS-ie, które podnoszą kwestie niskich wynagrodzeń. Przedstawię, a jest tych danych tylko 13, ponieważ tyle pielęgniarek pracuje w naszym SPZOS-ie, zanonimizowane dane podam. Wynagrodzenia brutto 4240 zł, 3785 zł, 4231 zł, 3688 zł, 3738 zł, 4140 zł, 3984 zł, 4289 zł, 3749 zł, 3953 zł, 2950 zł, 3773 zł, 3727 zł. Średnie wynagrodzenie w naszym ośrodku zdrowia pielęgniarek to 3850 zł. Minister zdrowia w swoim zarządzeniu w 2015 roku lub 2014 wprowadził zasady podwyższania zakładów pielęgniarką wynagrodzeń pielęgniarki wszystkie. Oprócz jednej pani pielęgniarki, pani położnej, te nie są objęte ministerialną podwyżką. Od 1 września wynagrodzenia naszych pielęgniarek wzrosną o 400 zł, czyli wynagrodzenie będzie wynosiło 4250 zł. To nie jest, proszę państwa, dużo. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest dużo, ale koniecznie chciałabym przedstawić i państwu radnym, i mieszkańcom stanowisko osoby, która z zewnątrz oceniła problematykę wynagrodzeń i tej narracji, jaka jest przyklejona do wstrzymania przez dyrektora premii. Stanowisko osoby, która spojrzała na to z zewnątrz. Członkiem Społecznej Rady SPZOZ-u jest pan dyrektor Bona. Na tym posiedzeniu był też nasz nowy członek Społecznej Rady, pan Krzysztof Przytarski. W swojej wypowiedzi pan Bona jednoznacznie powiedział, że ten problem protestów personelu jest powszechny i jest znany w całej Polsce. Największą pozycją w rachunku wyników każdej placówki medycznej jest wynagrodzenie właśnie personelu medycznego. Przygotowywana podwyżka od września spowoduje, że to wynagrodzenie wzrośnie i na przestrzeni 4 lat wynagrodzenia pielęgniarek wzrosną o 1600 zł brutto. Zaznaczam, ja nie chcę, żeby nasze panie pielęgniarki myślały, że ja twierdzę, że to jest dużo. To nie jest dużo, ale to też w stosunku do wynagrodzeń, jakie obowiązują w naszych innych jednostkach budżetowych, to też nie jest mało. Pan dyrektor robi wszystko i konsultuje bieżąco także tę politykę płacową ze związkami zawodowymi i z nami tutaj i jest przygotowany nawet kosztem wyniku finansowego
zdobyć się na ten wysiłek i wznowić wypłacanie tej premii. Z tym, że doskonale wiem, że Państwo na drugi rok, oceniając wynik finansowy SPZ-u, znowu się do tego wyniku krytycznie odniosą. Przeprowadzenie remontu w naszym SPZ-ie, twierdzi Pan Radny Przytarski, odbyło się kosztem pielęgniarek. Proszę Państwa, przeprowadzenie remontu odbyło się dla dobrych pielęgniarek. Już powiem dlaczego. Gdyby nie przeprowadzone remonty, kontrola sanepidu zamknęłaby wszystkie gabinety lekarskie. Zdążyła zamknąć tylko dwa niewyremontowane. Oznacza to, że nasze panie, ciężko pracujące, zawód medyczny jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, dzisiaj nie miałyby miejsca pracy. I na to trzeba zwrócić uwagę i ciągle podkreślać, że nie ma tutaj z naszej strony, ze strony dyrektora, złej woli niewypłacania wynagrodzenia. Koniecznie muszę też powiedzieć, że porównując lata 2013 i 2014, kiedy i Pan Radny Kosobucki, Pan Radny Przytarski byli przy sterach, dziwię się, że nie podnosili laru, kiedy to wynagrodzenia spadły. Już Państwu mówię, w jak drastyczny sposób. Wynagrodzenia za 2013 wypłacone w SPZ-ie to była kwota 1 400 000. Wynagrodzenia wypłacone w 2014 roku była to kwota 1 129 000 zł. Ja doskonale pamiętam ten okres, ponieważ ja mam taką bezpośrednią styczność też z personelem księgowym tej jednostki. Kiedy to w wyniku na skutek chęci ratowania wyniku finansowego, ten ratowanie tego wyniku odbyło się kosztem zredukowania, proszę Państwa, płac, a nie wstrzymania premii. Obniżono wynagrodzenia. To za czasów Pana Dyrektora Czechowskiego obniżenie wynagrodzeń nie miało absolutnie miejsca. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo, bardzo proszę Panie Dyrektorze. Chciałbym się odnieść do pytania Pana Radnego. Jeżeli chodzi o stan osobowy administracji, w SPZ-ie jest jedna Pani Księgowa, druga Pani Księgowa na 1/3 etatu, informatyk i moja skromna osoba. Mniej nie można. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę Radny Pan Piotr Kosobucki. Najpierw odniosę się do tego, co powiedziała Pani Burmistrz, ponieważ wiedziała dokładnie, że dzisiaj Pana kolegi Krzysztofa Radny Czytarskiego nie będzie. No nie może się do tego odnieść, bo chętnie odniósłby się na pewno do Pani zarzutów, ale będzie na najbliższej sesji, z pewnością do tego tematu, do tego wątka wrócimy. Jeśli chodzi o księgową, o zatrudnienie, nie rozumiem tego podziału. Jest jedna księgowa na etacie i 1/3 księgowej. Też na etacie. Z czego to wynika? Dlaczego nie ma jednej? Znaczy, Pani, która prowadzi ZOF, jest dyrektorem ZOF, ale nie może spokojnie pracować w jednym... Nie może Pan spokojnie pracować w jednej placówce. Jest Panu niezbędna do tego, żeby prowadzić SPZOS. Nie można dokonać konkursu, naboru na to stanowisko, jeżeli jest Panu niezbędnie potrzebna. Ale nie ma takiej potrzeby. Doskonale sobie radzimy. Pani Szałaj Gorowiec pracowała wcześniej jako główna księgowa na pełnym etacie w ośrodku zdrowia. Jest osobą wykształconą, przygotowaną i zna doskonałe materie, że teraz pracuje w ZOF-ie, a w swoim wolnym czasie wykonuje pracę jeszcze w innym podmiocie. To jest jej prywatna sprawa. Nie wiem, czy Pan jest rzecznikiem Pani Barbary? Nie rozumiem. Bardzo proszę, Pan Kosobucki. Jeżeli tak sobie SPZOS świetnie radzi, nie rozumiem, żeby ktoś w czasie wolnym poświęcał jeszcze SPZOS-owi czas. Dla mnie to jest nieprzekonujące, nie jestem niczym rzecznikiem. Proszę się tak nie uśmiechać. Jeżeli jest Panu niezbędna księgowa, proszę taki konkurs taki powołać i z pewnością złożą się osoby kompetentne. Nie wierzę, żeby nie było innych osób kompetentnych, które zajęłyby się tym stanowiskiem. Czyli dla mnie prosiłbym o rozwiązanie tego problemu i to też informacja dla Pani Burmistrz. Można powołać księgową, jeżeli księgowa na jednym etacie nie daje rady, proszę powołać drugą księgową do pomocy, a nie żeby osoba, która jest dyrektorem w placówce, miała w wolnym czasie pomagać Panu dyrektorowi. Tego absolutnie nie rozumiem. Chciałby się Pan do tego jeszcze odnieść, czy mogę dalej?
Mogę siadnąć. Proszę. Proszę. Ja rozumiem, co pan radny ma na myśli mówiąc, chce mi pomagać. Wykonuje swoją pracę, 1/3 etatu. Ja już powiedziałem. Ma zadaniowy czas pracy. Rozwiązać umowę. Ale, ale nie ma takiej potrzeby, bo my sprawy księgowe mamy dopracowane. Chyba się nie wymieni, panie dyrektorze. Panowie, bardzo proszę. Kolejne pytanie. Ja odbieram. Panie przewodniczący. Bardzo proszę kontynuować. Niech pan nie mówi, czy mam kontynuować stare pytanie, czy zacząć nowe. Panie dyrektorze, może wyjaśni się wyraźniej, bo mam wrażenie, że właśnie nie rozumiem. Jeżeli ma pan podpisaną umowę na 1/3 etatu z dyrektorem ZOF-u, jest zatrudniona tam na pełen etat, ma bardzo dużo obowiązków, nie rozumiem dlaczego, czy to ona musiałaby złożyć wniosek o rozwiązanie umowy i w takim razie państwo szukacie sobie kolejnego pracownika, czy to jest istotne rzeczy? Pan nie rozumie materii. Ja nie mam podpisanej umowy z panią dyrektor ZOF-u. Ja mam podpisane umowy z panią Barbarą Szałaj-Borowiec. Dobrze, dziękuję. Pan myli w ogóle jednostki i pojęcia. Panie dyrektorze, tak samo jak lekarze mogą panowie, pracować. Nie rozumiem. Pan radny Bieliński, bardzo ja proszę. Ja nie skończyłem, panie przewodniczący, wątku. No to panie przewodniczący, panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie mi głosu. Panie przewodniczący, szanowna rado, no, przyjmuję tutaj to sprawozdanie, informację pana dyrektora z takim pozytywnym nastawieniem, ponieważ widać, że zmiany są rzeczywiście na dobrej drodze. Tutaj widzimy poszerzenie usług, świadczenia usług medycznych, głównie w kardiologii, poradni kardiologicznej. No i oczywiście z tym się wiążą koszty, niezbędne koszty, które niestety no, musimy ponosić. Chciałbym tylko tu zapytać jeszcze pana dyrektora, bo te zmiany zewnętrzne w budynku, no widać, mówił pan tutaj o świetnie przygotowanych gabinetach, ale ten hol bez tej, nie wiem, tego gumolitu czy tej pozacji, no troszeczkę jeszcze tak odstaje od tego dobrego standardu i chciałbym zapytać, kiedy tam to się zmieni, kiedy zostanie położone ta posadzka. No i wtedy to będzie przynosiło jakiś efekt zewnętrzny. A tak na marginesie, to no mimo wszystko muszę, panie radny Kosowrocki, z panem troszeczkę tutaj polemizować, chociaż nie chcę, ale niech pan pozwoli, że wie pan, to nie na miejscu są te pytania, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe. Nie interesuje nikogo z radnych to, na ilu etatach pan pracuje, bo to jest nieważne, może pan pracować nawet na 10 lat. Tak, ale panie przewodniczący, jesteśmy tu po to, żeby nie rozpatrywać spraw kadrowych, tylko merytorycznie ustosunkowywać się do spraw medycznych i do tej informacji dotyczącej ochrony zdrowia, stricte ochrony naszych mieszkańców, pacjentów, zdrowia naszych pacjentów, a nie czy jest 5 czy 10 księgowych. Dziękuję. Dziękuję. Pan dyrektor, sprawę odpowiedzi panu Bielińskiemu. Udzielam odpowiedzi. Jeżeli chodzi o dokończenie tego holu nieszczęsnego, a mianowicie marmoleum jest zakupione, klej jest zakupiony, posadzka jest wylana, będzie tylko wyfrezowana i będzie to wklejone. Czekamy na firmę. Miało to się odbyć teraz w wolnych dniach Bożego Ciała. Niestety firma nie dojechała, także to będzie na dniach ten hol dokończony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny pan Piotr Kosowicki. Może najpierw odniosę się do tego, co powiedział pan Bieliński. Sądzę, tak, pan radny Bieliński, sądzę, że chyba się z panem radnym tutaj też nie rozumiemy. ZOFiK i SPZO, panie dyrektorze, to są dwa podmioty gminne. Czy się rozumiemy? Proszę nie zadawać rozstrzygnięcie, bo to jest oczywiste, że to są panie radny, proszę bardzo, pytanie merytoryczne. Panie dyrektorze, ja musimy zacząć od początku, żeby zrozumieć, o czym ja rozmawiam, tak? Kolejna sprawa. Skoro wiemy, że są to dwa podmioty gminne, etat pracy trwa od godziny, nie wiem, 7 do godziny 16, w jakim czasie ten jeden pracownik wykonuje usługi, swoją działalność jako dyrektor ZOF-u i jako księgowa na 1/3 etatu SPZOZ-u. Czy go wykonuje w tym samym czasie? Na pewno nie. Czy w czasie wolnym, po godzinach pracy, tak? Czyli gdzie czas? Czas wolny poza godzinami pracy w ZOF-ie, na pewno. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ale dobrze, ale na pewno jak się rozumie pan, co to jest zadaniowy czas pracy? Może takie pojęcie, taką instytucję pan tak, rozumie? Rozumiem. Dziękuję. Nie rozumiem
pewnością, dlaczego tak na siłę pani Szałaj-Borowiec musi wykonywać pracę głównej księgowej na 1/3. Nie radzi sobie pan bez niej, widzę. Ale rozumiem, to pan Borowiec pracuje tam, ja bardzo bym chciał, żeby pracowała. Zapraszam pana, jeżeli pani Szałaj-Borowiec udostępni szczeczkę osobową, pokażę panu wykształcenie i przygotowanie do prowadzenia tego typu działalności. Dobrze, pani Szałaj-Borowiec jest świetnie przygotowana, to ja o tym doskonale wiem. Nie musi mieć. Dobrze, dziękuję bardzo panom, obu panom. Proszę pan radny Maciej Brzyski. Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie do pana dyrektora. Materiał dzisiejszych na naszą sesję. Mamy dwustronicową tą przedstawioną specyfikację przed pana i jeżeli chodzi o wynik finansowy, jest to podana kwota na koniec roku 2000. W sumie dotyczą jeszcze przedstawię za chwilę drugi materiał, który był przedstawiony w marcu dla nas, dotyczą tego samego okresu. W dzisiejszych materiałach sesyjnych mamy takie kwoty -155 780,21 groszy. W marcowych mamy -161 600. Koszt amortyzacji 203 marcowych, 543,48 groszy. W dzisiejszych materiałach 203 543,48 groszy. Wynik finansowy, powiększone koszty amortyzacji marcowych 41 943,40 groszy, a w dzisiejszym materiałach 47 763,27. Z czego to wynika? Nie mam w głowie tych cyfr, ale myślę, że był błąd i była złożona korekta, bilansu. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Generalnie chcę powiedzieć tak, że osoby prawne mają prawo poprawiać bilans do 30 czerwca. To, co robią na dzień 31 marca, jest tylko tak zwanym wstępnym zeznaniem rocznym, zeznaniem podatkowym. Także wszystkie instytucje tego typu mają prawo bilans sporządzić ostatecznie do 30 czerwca następnego roku. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Bardzo proszę, radny pan Krzysztof Reszka. Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, mam takie pytanie. Czy prawdą jest, że wydatki na okresie 2015-2017 wzrosną o 1 000 000 zł? Bo pani burmistrz tutaj podawała na wynagrodzenia oczywiście. Bo pani burmistrz podawała, że za 2015 jest tylko 230 tysięcy. I mam tutaj obawy, czy przez te 3 lata, 2015, 16, 17, z czego to wynika ta wielka kwota około 1 000 000? To jest jedno, jeżeli można, panie przewodniczący. A drugie pytanie, mimo ogromnych kosztów poniesionych tutaj na przez gminę na ośrodek zdrowia, nie wzrosła lista pacjentów, aktywna lista pacjentów, bo tylko wzrosło o 96 osób. Uważam, że to jest zbyt mały procent tych osób, mimo tych dużych środków, co tutaj właśnie jeszcze tutaj pani radna podkreśliła, że no, to są tylko środki gminne, a nie ma żadnych środków z zewnątrz. Mógł paść pan dyrektor tego odnieść? Tak, mogę się do tego odnieść. Jeżeli chodzi o listę pacjentów, rzeczywiście ona oscyluje w granicach zmian kilkuset osób. To z miesiąca na miesiąc, bo to jest tam jest liczba zadeklarowana i uznana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale to chyba nie jest celem naszej działalności wzrost liczby pacjentów. Nie wiem, czy pan radny zauważył moje wypowiedzi, jak wzrosł czas dostępu lekarza dla pacjenta i jakie są ponoszone dla tej samej populacji koszty badań laboratoryjnych i innych, to znaczy dla tej samej populacji, bo gdyby wzrosła populacja, to te koszty byłyby współmierne do wzrostu i nie byłoby żadnej poprawy. Tutaj jest progres. Jeżeli chodzi o panie dyrektorze, ja rozumiem, że wzrosł czas przeznaczony dla pacjenta, ale mimo to, gdyby on został skrócony, a ilość pacjentów była wzrosła, byłoby mniej kolejek, uważam. Znaczy, kolejek w zasadzie nie ma, one są niewielkie. Dobrze, czy są inne zapytania, uwagi? Bardzo proszę, radny pan Maciej Dejan. Jeżeli można, panie przewodniczący, nie otrzymałem odpowiedzi na pierwsze pytanie. To znaczy, ja tych kwot teraz odnośnie wynagrodzenia 1 200 000 300 z pamięci panu nie powiem, ale jeżeli pan sobie życzy, to odpowiemy panu w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, bardzo proszę. Z przyjemnością odpowiem, panie przewodniczący, panu radnemu, gdyby zechciał jeszcze raz powtórzyć pytanie. Bardzo proszę, panie radny. Mam wszystkie dane finansowe przy sobie. Czy prawdą jest, że w okresie 2015-2017 wydatki na wynagrodzenia wzrosną o 1 000 000 zł?
już odnoszę się do tego pytania. Wynagrodzenia za 2015 rok wynosiły 1 135 117 zł i 13 groszy. Wynagrodzenia za 2016 1 360 822,11. Proszę mi powiedzieć, skąd Pan na tę trzecią kwotę na 17? Z jakich materiałów? Z planów. Proszę wskazać mi, żebym długo nie szukała. No, chwilę jeszcze poproszę. Wynagrodzenia za 2017 rok planowane są na poziomie 1 600 000, jeśli dobrze widzę, 1 600 000, na 2018 2 058 000. Na pewno tutaj wpływ na to ma podwyżka wynagrodzeń, o której mówiła, wynikająca z rozporządzenia ministra zdrowia, podwyżka dla personelu medycznego. Natomiast, ponieważ konsultowałam wskaźniki opracowane w planie z panią główną księgową, wynagrodzenia zostały ustalone w tym planie na poziomie przewidywanym przez Główny Urząd Statystyczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania, uwagi? Bardzo proszę, radny pan Maciej Widajarz. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Pierwsze moje pytanie, czy został albo zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora do spraw medycznych? Drugie, bardzo fajnie pan powiedział, zespół lekarzy i pielęgniarek. Ja tu chcę wrócić do tego, to też było przedmiotem rozmów na komisji. Zespół lekarzy i pielęgniarek. W tym zespole traktujemy ludzi lepiej i gorzej. Każdy powinien otrzymywać godne wynagrodzenie za swoją pracę. I ja tu nie chcę gdybać, że 400 zł więcej czy mniej to będzie godne wynagrodzenie. Chodzi o to, że jeżeli pracujemy przez ileś lat, coś mamy, z jednej strony kupujemy aparaturę medyczną, z drugiej strony te aktywne listy pacjentów są na tym samym poziomie, a z trzeciej strony musimy załatać dziury, to zabieramy tym, którzy są najniżej, bo im możemy zabrać. Bo mój tok myślenia jest taki, że gdyby pan zaczął obcinać lekarzom, to oni by się po prostu spakowali i wyszli, musiałby pan się znowu mocno namęczyć, tak jak namęczył pan się teraz, żeby ich ściągnąć do siebie, co jest pana niewątpliwym sukcesem, żeby oni z powrotem do pana wrócili. Niestety te panie pracują przez tyle lat, są przywiązane do tego środowiska, no i gdzieś tam im się zabiera te pieniądze, do których można powiedzieć tak były przyzwyczajone. I to, powiem szczerze, nie tylko mnie boli, bo to też boli mieszkańców, bo to te pielęgniarki, to jest pierwszy kontakt ze społeczeństwem. Ja chciałbym, żeby pan jakoś się do tego stosunkował. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie wynagrodzenia pielęgniarek i premii. Jeżeli mieliśmy środki finansowe w ostatnich 2 latach, nawet do lutego bieżącego roku, były non-stop wypłacane premie pracownicze. Przypominam, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że premia uznaniowa jest ruchomym elementem wynagrodzenia i pracownik, podejmując pracę, podpisując umowę o pracę, zgadza się na umowę o pracę i uposażenie zasadnicze. Z ustawy o działalności leczniczej wynikają jeszcze 2 inne komponenty, wysługa lat i premie jubileuszowe. Te zostają wypłacane w terminie i czasowo. Jeżeli chodzi natomiast o premię, jeżeli przypomnijmy sobie na przykład 2016 rok, sam wnioskowałem z zysku o kwotę 2550 zł dla każdego pracownika. Zostało to przez Radę Społeczną przyjęte i każdy pracownik został wypłacony, czyli pracownicy dostali tak podwyżki ministerialne, jednorazowe wynagrodzenie jako nagrodę potraktujemy za 2550 zł plus przez cały rok premię. Teraz mamy sytuację taką, a nie inną i ja myślę i uważam, że pracownicy też powinni zrozumieć, że jeżeli nie ma tych pieniędzy, to po prostu nie możemy ich wypłacać. Ponadto uważam, że jesteśmy jeszcze na tym etapie rozmów ze związkami zawodowymi i tworzymy 3 podstawowe dokumenty czy regulacje prawne wewnątrz, regulamin pracy,
regulamin wynagrodzeń i regulamin świadczeń socjalnych i myślę, że po wprowadzeniu tych przedyskutowanych ze związkami zawodowymi i zaakceptowanym przez pracowników stanem prawnym będziemy mogli przystąpić do przygotowanego przeze mnie i prowadzenia systemu okresowej oceny pracowników, który teraz jest, ale ja mam go przygotowany, napisałem go pod kierunkiem profesora Piotra Wylejskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Jeżeli będziemy z tymi regulacjami przygotowani, na pewno chętnie go prowadzę, w czym pracownicy będą uczestniczyć, doskonaląc się, dążąc do samorozwoju, samooceny, oceny koleżeństwa i oceny przełożonych. Także wtedy będziemy mieli działania mogące wyłapać osoby, które pracują więcej niż umowa o pracę. Bo jeżeli chodzi o uposażenie zasadnicze, zostają one dopłacone, premia nie może być wypłacana w nieskończoność za to tylko, że ktoś przychodzi do pracy. Tak to rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, proszę. Panie Przewodniczący, koniecznie chciałabym, żeby w tym natłoku dyskusji jedna myśl wybrzmiała. Dyrektor przeprowadził remont. Państwo często mówicie, że kosztem pracowników. Przeprowadził remont, żeby pracownicy nie stracili miejsc pracy. Ważne jest to, co powiedziałam. Zdążył na nasze szczęście zamknąć sanepid tylko dwa gabinety. Gdyby zamknął wszystkie, po prostu nikt nie miałby miejsca pracy w ośrodku zdrowia. Dziękuję bardzo. I radny mam Maciej Doja, proszę. Jeszcze chciałbym na to pierwsze pytanie. Proszę się dyrektora do spraw medycznych. A jeżeli chodzi o dyrektora spraw medycznych, jest nowa regulacja prawna, konkurs ogłaszam ja. Po ustaniu czasu pracy jako dyrektor spraw medycznych pani dr Marzeny Nawrot powołam komisję. Mam czas na to przez 2 miesiące. Występuję już niebawem do Izby Pielęgniarskiej, Izby Lekarskiej, do gminy Czersk o wystosowanie osób do tej komisji. Sam mam prawo powołać 3 do 6 osób. Potem zostaną poinformowane związki zawodowe, jak bierzemy komisję, komisja przejmie działania. Mamy, na powołanie komisji mamy czas 2 miesiące, czyli lipiec i sierpień. Jesteśmy w trakcie, pracuję nad tym z panem mecenasem Beplińskim. Dziękuję bardzo. Radny pan Kosowucki, proszę. Chciałbym tutaj się odnieść do tego, co powiedziała pani burmistrz. Cały czas tłumaczy, że sanepid mógłby zamknąć gabinet. Ja nie przypominam sobie, żeby w latach 2010, 11, 12, 13 tych wcześniejszych, gdyby sanepid groził zamknięciem jakiegoś gabinetu. Czy przypomina sobie pani burmistrz, że był jakiś... Ale proszę dokończyć swoją myśl, ja zapytanie. Zapytałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani burmistrz, proszę. Nie wiem, jak wyglądał system kontroli zewnętrznych. Tym się nie interesowałam. Najwidoczniej poprzednicy nie byli tak restrykcyjnie traktowani jak obecny dyrektor. Jeśli dowodem na to, że istniało potencjalne zagrożenie zamknięcia wszystkich gabinetów jest to, że zamknął dwa całkiem nieźle przygotowane już do pracy. 2 tygodnie wcześniej dopuszczono. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Kosowucki. Sanepid jest instytucją niezależną, kontrolną, pani burmistrz, i z pewnością kontrolował również SPZO w tamtym czasie. I proszę nie mówić mieszkańcom, że wydatki, które są teraz konieczne w kwestii tej ilości straty 155 tysięcy są konieczne po to, żeby nie zamknąć jakiegoś gabinetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi, zapytania? Bardzo proszę, radny Maciej Bruski. Mam jeszcze jedno pytanie do pana dyrektora odnośnie parkingu za ośrodkiem o stronę ulicy Stolarskiej. Kiedyś był zapowiadany, że on powstanie, na razie nie powstał. Czy zamierza pan dyrektor coś w tej sprawie zrobić? Jeżeli nie, to dlaczego? Brak środków. Dobrze, dziękuję. Czy są inne zapytania, uwagi? Nie widzę, zatem punkt 5 uważam za zrealizowany. Jeżeli można, panie przewodniczący, może nie do pana dyrektora, ale miałbym pytanie do przedstawiciela Rady Polityki. Bardzo proszę. A jest ktoś w ogóle? Raczej nie ma przedstawiciela. To w takim razie może zgłaszali, byli zaproszeni, ale zgłaszali swoją nieobecność. To w takim razie może poproszę panią burmistrz o rozmowę albo przekazanie informacji.
chciałbym zapytania, bo moje zapytanie jest takie, czy karetki obsługujące naszą gminę są wyposażone w nawigację lub jakąś inną tutaj możliwość prawidłowego i szybkiego dojazdu do miejsca zdarzenia czy miejsca zgłoszenia przez mieszkańców naszej gminy. Bo sam osobiście niedawno uczestniczyłem w odpowiedzi na wskazanie drogi dojazdu do, do miejscowości danego budynku. Uważam, że to w momencie dzisiejszym jest niestosowne, aby szukać dojazdu drogi do zgłoszenia, zgłoszonej osoby chorej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Dyrektorze. Dopowiem jeszcze, że na dzisiejszą sesję przedstawiciele wszystkich niepublicznych placówek zostali zaproszeni. Został zaproszony również dyrektor specjalistycznego szpitala, pan Bona. Przedstawiciele dzwonili, usprawiedliwiali się z uwagi na inne wcześniej zaplanowane obowiązki. Nie mogli dzisiaj uczestniczyć, dlatego przepraszają. Czy ktoś zgłaszał jeszcze? Bardzo proszę, Pani Radna Bogumiła Rawińska. Ja właściwie w tej kwestii, którą Pan na koniec poruszył, tak naprawdę odnosząc się do tego sprawozdania z Łęga, no nie może być tak, że no nie ma nam kto wyjaśnić. Tak, mamy się odnieść do dokumentów, a nie ma nam kto wyjaśnić. Tak jak mówiłem wcześniej, zaproszenie zostało skierowane. Przyjmujemy te dokumenty do jako materiał sesyjny i wydaje mi się, że ktoś powinien umieć je interpretować. Dziękuję bardzo.